Jak odchudzić tradycyjne potrawy? To chyba jeden z popularniejszych obiadów w Polsce. Ile dostarcza nam kalorii? Spróbujmy sprawić, by był równie pyszny, a zdrowszy. Najpierw mięso. Tłuczone ziemniaczki też da się podać w lżejszej formie. Nie zapominajmy o warzywach do obiadu. Sprawdźmy, czy udało nam się odchudzić to danie. Poznajcie jeszcze jeden przykład równie dobrego obiadu w wersji tradycyjnej i tej z mniejszą ilością tłuszczu. Dobrą metodą na zdrowsze obiady jest dzielenie talerza na trzy części. Zmieniając nawyki w trakcie gotowania, możemy znacznie zmniejszyć ich kaloryczność. Zobaczcie techniki kulinarne, które sprzyjają odchudzaniu naszych domowych posiłków. Tradycyjne to też dietetyczne.